Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji chciałbym pokazać nieco praktyki związanej z chmurą Microsoft Azure oraz powiązanej z egzaminem AZ-900, czyli poziomem 0, tak to można nazwać, jeżeli chodzi o certyfikację w odniesieniu do chmury obliczeniowej Microsoft Azure. W tej lekcji chciałbym pokazać, w jaki sposób skonfigurować maszynę wirtualną, omawiając w miarę szczegółowo wszystkie elementy, wszystkie kroki, które są do tego niezbędne. Pod nagraniem znajduje się kilka linków, które mogą również nieco bardziej pomóc w zrozumieniu pewnych aspektów tego, co dziś chciałbym pokazać. Więc na początek będzie to konfiguracja maszyny wirtualnej. W lewym rogu znajduje się link do tej zakładki, w której można skonfigurować maszynę wirtualną, lub też w górnej części okna w pasku wyszukiwania można wpisać Virtual Machine i przejść do wizardu, który pomoże w skonfigurowaniu pierwszej maszyny. Więc w lewym górnym rogu należy kliknąć Add, wybrać z listy Virtual Machine i przejść do właściwych kroków konfiguracyjnych. Na początku oczywiście musimy wybrać subskrypcję. W tej chwili nie mam żadnej grupy, natomiast możemy ją bardzo szybko skonfigurować, klikając na Create New i w oknie wpisujemy nazwę. Powiedzmy, że będzie to RG, czyli Resource Group AZ-900. Nazwa jest dowolna, natomiast oczywiście musi przejść weryfikację. Jeżeli znaczek jest zielony, to znaczy, że ta nazwa jest właściwa. Klikamy OK. Następnie musimy nadać nazwę maszynie. Jeżeli środowisko jest rozbudowane i mamy zasoby w kilku regionach Microsoft Azure, warto oczywiście tak tą nazwę skonfigurować, ażeby ona była stosunkowo jasna i wskazywała na to, gdzie dany zasób się znajduje. Więc nazwę ją US2, czyli region East US. Następnie powiedzmy, że będzie to maszyna deweloperska, czyli dev, i jej numer, czyli Virtual Machine 01, ponieważ jest to maszyna pierwsza w tej grupie maszyn, czyli w grupie deweloperskiej. Region możemy oczywiście tutaj wybrać z listy, natomiast ja zostawię region drugi na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Availability options. Na razie tym nie będziemy się zajmować, natomiast możemy tutaj podnieść bezpieczeństwo maszyn wirtualnych, tworząc maszyny w różnych regionach lub też zestawy maszyn, które są łatwo skalowane. Natomiast tym będzie przyszłość. Kolejną opcją, która jest wymagana, jest wskazanie obrazu. Ja chciałbym ten przykład oprzeć na maszynie Windows Server 2019 Data Center pierwszej generacji, więc tutaj z listy takowy obraz wybiorę. Natomiast oczywiście, jak widzisz, jest tutaj bardzo dużo obrazów w różnych wersjach i od różnych dostawców, poczynając od maszyn open source'owych opartych o Ubuntu, ZUS lub też Red Hat. Natomiast Red Hat jest podobnie jak produkty Microsoftu licencjonowany, więc należy mieć do tego zakupioną licencję. Natomiast można jeszcze wybrać na przykład Debiana lub też CentOSa. Ja pozostanę przy Windows Server 2019. Opcja spotowa jest do zaznaczenia, natomiast jest właściwość opcjonalna. Daje tyle, że możemy wykorzystać dużo taniej dostęp do zasobów, które zostały kiedyś zarezerwowane, ale na przykład ktoś z nich nie korzysta i żeby sprzęt nie stał bezczynnie, po prostu można go wynająć znacznie taniej. Natomiast tutaj w kwestii bezpieczeństwa trzeba z tym bardzo uważać, ze względu na to, że w każdej chwili taka maszyna, która jest w spocie, może zostać wyłączona ze względu na to, że ktoś, kto zapłacił normalną stawkę, będzie potrzebował mocy obliczeniowej konkretnego serwera czy konkretnej serwerowni data center. W związku z tym nasza maszyna, która jest na niższym poziomie dostępu, nie będzie dalej mogła pracować. Ja tą opcję zostawię niewybraną, natomiast kolejna istotna rzecz to rozmiar maszyny. Ponieważ maszyna w modelu Infrastructure as a Service jest zwykłą maszyną wirtualną, taką jaką wielokrotnie pokazywałem na swoim kanale, którą konfigurowałem poprzez Hyper-V, więc również tutaj mamy
już ustawione pewne możliwości wyboru i możemy sobie taką maszynę o konkretnych parametrach wybrać. Domyślnie najtańszą opcją jest wersja standard B1S, natomiast ona zawiera tylko jeden procesor wirtualny i 1 GB RAM-u, więc tutaj będzie za mało. Ja wybiorę B2S, tutaj dwa rdzenie i 4 GB RAM-u powinno wystarczyć. Koszt 30,5 euro miesięcznie, aczkolwiek rozliczane jest to minutowo, więc tutaj te koszty nie są aż tak duże, jeżeli chcemy coś sobie przetestować. Kolejną opcją oczywiście, którą trzeba skonfigurować, jest nazwa użytkownika lokalnego administratora, więc ja nazwę go admin user. I hasło. Hasło musi być skonfigurowane, ale w konkretnych wymaganiach, czyli nie może być krótsze niż 12 znaków. Więc ja tutaj wpiszę takie hasło, aby spełniało ten wymóg. Kolejną opcją, którą musimy skonfigurować, jest inbound port rules. Chodzi, krótko mówiąc, o to, żeby do maszyny był dostęp z zewnątrz. Oczywiście, jeżeli chodzi o maszyny Microsoftowe oparte o Windows, minimum to port 3389, czyli otwarcie protokołu RDP. Natomiast w stosunku do maszyn opartych np. o CentOSa czy Debiana, wymaganiem będzie port SSH o numerze 22, tak żeby można było się zalogować zdalnie do konsoli. Oczywiście w trakcie konfiguracji tej maszyny chciałbym jeszcze dodać IIS-a, czyli serwer www. Nie będzie on konfigurowany jakoś specjalnie, po prostu chcę pokazać stronę domyślną, którą IIS pokazuje w trakcie domyślnej instalacji, domyślnej konfiguracji. Więc ze względu właśnie na to, że IIS będzie działał, potrzebujemy jeszcze port numer 80, czyli HTTP. Jeżeli chodzi o licencjonowanie, jest też na samym dole taka opcja. Możliwe jest przeniesienie licencji, którą mamy kupioną kiedyś do serwera fizycznego, do Azure'a, dzięki czemu mamy również możliwość obniżenia sobie kosztów i to o 49%, więc jeżeli chodzi o koszty licencjonowania, jest to dość sporo, ponieważ taka maszyna jest opłacana z czasu działania. Jeżeli jest ona uruchomiona, to płacimy za wszystko. Jeżeli jest ona wyłączona, płacimy nadal za storage, czyli za wirtualny dysk, aczkolwiek niższe stawki, ponieważ możemy wykonać tak zwaną dealokację i ta maszyna będzie miała odłączony dysk wirtualny, natomiast on będzie dalej przechowywany w infrastrukturze, więc za to przechowywanie będzie konieczność opłaty. Natomiast my tutaj tą licencję pominiemy, ponieważ zostanę przy licencji, którą otrzymam od Microsoftu w związku z instalacją Windows Server 2019 Data Center, więc już tam żadnych kluczy nie trzeba będzie dodawać, ta instancja będzie działała poprawnie od samego początku. Kolejną zakładką przy tworzeniu maszyn są dyski. Jeżeli chodzi o dyski, mamy trzy rodzaje. Dysk, na którym jest system operacyjny i tutaj możemy wybrać jeden z trzech, natomiast jest jeszcze czwarty, który zapewnia bardzo wysokie parametry pracy, aczkolwiek jest jednocześnie bardzo drogim rozwiązaniem. W linku poniżej znajduje się więcej informacji odnośnie dysków w chmurze Microsoft Azure. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe dyski, które dla normalnego śmiertelnika wystarczają w trakcie tworzenia maszyn wirtualnej i pracy, mamy trzy, czyli standard HDD, standard SSD oraz premium SSD. Te dyski różnią się oczywiście wydajnością. Zwykły dysk talerzowy od SSD to już jest dość mocne posunięcie, jeżeli chodzi o wydajność, natomiast premium SSD zwiększa możliwości transferowe, także możliwe jest jego wykorzystanie przy nieco większych obciążeniach, natomiast przy bardzo dużych obciążeniach, jak na przykład praca z bazami danych, gdzie pobieranie danych musi być bardzo szybkie i jest dość intensywne, no to ten dysk w wersji Ultra będzie na pewno bardziej pożądanym rozwiązaniem. Natomiast ja pozostawię domyślnie, czyli premium SSD. Natomiast jest jeszcze niżej tutaj informacja, do czego właśnie te dyski Ultra są przeznaczone, do czego powinno się je wykorzystywać oraz w jakim
rejonie świata, w których data center są dostępne. W tym przypadku East US 2. Natomiast, tak jak powiedziałem, dyski tego typu są drogie, więc na razie nie będziemy się nimi zajmować. Oczywiście możemy jeszcze dokonać enkrypcji, czyli zaszyfrowania dysku. Domyślnie jest ustawiona taka możliwość, zostawię ją domyślnie. Natomiast ten dysk jest jeszcze podzielony na dwie partycje. To będzie widać przy uruchomieniu maszyny, ponieważ część jego przestrzeni jest przeznaczona na system, natomiast pozostała przestrzeń na tak zwany temp, czyli miejsce, gdzie możemy coś przechowywać, natomiast po restarcie maszyny te dane zostaną usunięte, więc można oczywiście stosować tego typu dysk do przechowywania jakichś danych, które są potrzebne na chwilę, natomiast one po restarcie zostaną usunięte. Natomiast możemy oczywiście dodać jeszcze dodatkowy dysk, który będzie oddzielnym plikiem wirtualnym, lub też dodać istniejący takowy plik wirtualny i tam już bez problemu można takie pliki przechowywać, one nie znikną po restarcie. Jeżeli chodzi o opcje zaawansowane, tutaj domyślnie jest skonfigurowana opcja dysku zarządzanego przez Microsoft. Jest jeszcze możliwość włączenia dysku, który nie będzie zarządzany, czyli tak naprawdę o wszystko my musimy się troszczyć. Natomiast Microsoft zaleca, żeby korzystać z dysków zarządzanych, ponieważ są one backupowane, mają większą wydajność i są po prostu bezpieczniejsze dla przechowywania danych. Kolejna zakładka to networking, czyli sieć. Oczywiście tak jak każda maszyna fizyczna, tak samo maszyny wirtualne potrzebują mieć dostęp do sieci. Pomimo tego, że wszystko dzieje się tak naprawdę w internecie, to jednak połączenia pomiędzy maszynami, czy zestawami maszyn są istotne, więc tutaj jeżeli chodzi o tworzenie maszyn wirtualnych, sieć i podpięcie wirtualnych kart sieciowych również jest bardzo ważne. I teraz tak. Nie mamy żadnej sieci, którą moglibyśmy wybrać, więc Azure proponuje nam utworzenie takiej sieci automatycznie. No i to generalnie możemy zostawić, tak? W przyszłości samą konfigurację sieci jeszcze chciałbym pokazać. Więc mamy wirtualną sieć, która nazywa się RGAZ01 VNet. Subnet, czyli podsieć, jest w przestrzeni 10.0.0.0.24, czyli 256 adresów minus te, które są zarezerwowane przez Azure i public IP. A tutaj możemy public IP nazwać jakoś sensowniej, więc kliknę create new. Pojawi się tutaj informacja obok, więc zrobimy tak: RGAZ901 i PIP, czyli public IP. Tutaj jeżeli chodzi o SKU, zostawimy basic i możemy przypisać ten adres w taki sposób, żeby był dynamiczny, czyli ten adres za każdym razem, gdy maszyna się zrestartuje, będzie zmieniany, co w przypadku dostępu do danych, które są istotne dla klientów, na przykład naszej organizacji, jest oczywiście złą wiadomością, ponieważ nie będą mogli dostać się do tych zasobów, lub też statycznie. Natomiast za statyczne utrzymywanie adresów, które zostają bez zmian w trakcie restartu takiej maszyny, musimy dodatkowo zapłacić. Więc ja, żeby nie generować kosztów, zostawię opcję Dynamic. I tutaj jeszcze kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o Network Security Group, jest to swego rodzaju firewall, który jest przypisany zarówno na subnet, czyli na podsieć, jak i bezpośrednio do wirtualnej karty sieciowej dla maszyny. Więc ja tutaj zostawię basic, oczywiście jest jeszcze advance, brak security group nie polecam, ponieważ jest to jeden z ostatnich poziomów ochrony tak naprawdę w dostępie do maszyny. Tutaj kolejną rzeczą jest public inbound ports. To, co skonfigurowałem na zakładce Basics, czyli na początku, czyli otwarcie portów, które dadzą nam dostęp do maszyny wirtualnej. Oczywiście, jeżeli robimy load balancing, czyli mamy przynajmniej dwie maszyny, które rozdzielają sobie obciążenie, na przykład dla jakiejś strony czy jakiejś aplikacji, no to tutaj dodajemy opcję load balancing, później wybieramy sobie maszyny, które chcemy wpiąć w ten load balancing i będziemy z tym dalej działać. Natomiast to
na ten moment jest nieistotne, więc tą opcję zostawiamy. Przechodząc do kolejnej zakładki, musimy zapisać jeszcze naszą konfigurację adresu publicznego, czyli klikamy OK i przechodzimy na zakładkę Management. Tutaj tak naprawdę jedyną rzeczą, żeby przyspieszyć uruchamianie maszyny, będzie wyłączenie Boot Diagnostics. Natomiast ta opcja w środowiskach produkcyjnych przydaje się ze względu na to, że możemy zobaczyć ostatni zrzut ekranu przed tym, jak maszyna przestała działać, więc wiemy mniej więcej co stało, jaki błąd wystąpił, więc możemy tutaj sobie zareagować. Ale tutaj jeszcze oczywiście są rzeczy związane na przykład z logowaniem się po Active Directory, tylko tym Active Directory nie lokalnie instalowanym, a Azure Active Directory, o czym również w przyszłości. Możemy również ustawić opcję Auto Shutdown, czyli powiedzmy potrzebujemy maszynę, aby działała od poniedziałku do piątku w konkretnych godzinach. Później możemy ją wyłączyć, tak żeby weekend nie generowała większych kosztów. Skonfigurowanie backupu, odzyskanie maszyny i ewentualnie jeszcze aktualizację, ponieważ aktualizację już tutaj nie potrzebujemy w SUS, natomiast możemy pozostawić opcję automatycznych aktualizacji, więc system będzie się aktualizował. Oczywiście to jest tyle niebezpieczne, że nagle w środku dnia może maszyna nam się zrestartować, ponieważ weszły krytyczne aktualizacje dla tego systemu, więc tutaj również trzeba z tym ostrożnie. Możemy oczywiście manualne aktualizacje sobie włączyć, tak żebyśmy my nad tym czuwali, ponieważ no, jako właściciel maszyny to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ona była aktualna, czyli wszystkie aktualizacje zainstalowane, żeby była zabezpieczona na poziomie właśnie Network Security Group. Natomiast Microsoft dba o to, żeby sprzęt, na którym ta wirtualna maszyna działa, żeby on był w pełni dostępny, czyli żeby był dostęp do internetu, do poprawnie działającego sprzętu, czyli dysków pamięci operacyjnej, procesorów i tak dalej. Więc tutaj trzeba również dość ostrożnie do tego podejść. Kolejna zakładka Advanced. Tutaj mamy możliwość dodania na przykład rozszerzeń, które nam się zainstalują w trakcie tworzenia maszyny, ponieważ ta maszyna jest generowana. Możemy również użyć skryptów, które na przykład dodadzą do aplikacji, która utrzymuje strony www, w konkretną ścieżkę naszą informację, naszą stronę, nasze pliki, więc tutaj możemy wkleić i w trakcie generowania maszyny ten kod zostanie oczywiście wykonany i będziemy mieli informację taką, jaką chcieliśmy sobie skonfigurować. Kolejną opcją jest dodanie skryptów dla użytkownika. Tutaj dedykowany host do zarządzania całym środowiskiem. Natomiast tutaj na samym końcu jest informacja podobna do tego, co możemy zobaczyć w trakcie pracy z Hyper-V, czyli generację maszyn. Oczywiście druga generacja jest w stosunku do pierwszej nieco zmieniona, ponieważ obsługuje procesory 64-bitowe, butowanie UEFI, a nie czysty BIOS tego starego typu, więc tutaj możemy sobie taką maszynę zmienić. Jeżeli coś nie zacznie działać, to tutaj nie ma możliwości zmiany generacji zupełnie tak jak w Hyper-V. Więc ja zostawię tą domyślną opcję generacja numer 1. Przedostatnia zakładka tagi. Tagi dają nam możliwość oznaczenia zasobów, aby na przykład wygodniej rozliczać koszty. Jeżeli mamy kilka departamentów, które generują nam jakieś koszty, to dobrze byłoby wiedzieć, który departament i z jakiego zasobu takie koszty generuje. Później w zakładkach odnośnie generowania raportów kosztowych możemy sobie właśnie po tagach taki zasób odnaleźć i ewentualnie skorygować jego potrzebę działania lub też zmniejszyć na przykład wielkość maszyny wirtualnej, ponieważ płacimy znacznie więcej niż powinniśmy, a maszyna wirtualna większość czasu nie potrzebuje większej liczby zasobów. Więc powiedzmy, ja tutaj oznaczę to jako name i value WM01. Oczywiście możemy dodawać kolejne tagi, tak żeby zbudować sobie pełny obraz zasobów, które posiadam. Przechodzimy na zakładkę Review and Create. Tutaj jeszcze pojawi się podsumowanie i ostrzeżenie, że mamy otwarty port RDP, czyli 3389, natomiast no my chcemy go mieć otwartego ze względu na to, żeby dostać się poprzez zdalny pulpit do tej maszyny. I tutaj informacja, czyli cała konfiguracja, która została utworzona, typ dysku, sieć,
nasz adres publiczny, zarządzanie, tutaj opcje dodatkowe, no i tagi, które zostały dodane, wszystkie zasoby, które składają się na naszą maszynę VM01. Więc możemy kliknąć Create. Jeżeli nie będzie błędu, to ta maszyna w ciągu 2-3 minut powinna zostać zainstalowana, więc będę kontynuował po jej wygenerowaniu. Po kilku minutach mamy maszynę wygenerowaną. Możemy kliknąć Go to Resource lub też kliknąć po lewej stronie Virtual Machines i nasza maszyna US2 Dev VM01 została uruchomiona. Oczywiście Resource Group, w której się znajduje, jaka lokacja fizyczna, w której ta maszyna jest, jaki status, jaki system operacyjny, jaki size, jaki adres publiczny i ile dysków. Więc możemy kliknąć sobie, żeby wejść w jej konfigurację i mamy adres IP, wszystkie informacje na temat maszyny, możemy ją monitorować. Tutaj już pierwsze obciążenie nam się pokazało, dysk, liczba operacji na sekundę, więc mamy tutaj w pełni działający system operacyjny. Natomiast chcemy oczywiście dostać się do niej, żeby skonfigurować ten serwer www. Klikamy na Connect RDP, pojawia się konfiguracja, będę mógł ją pobrać i zalogować się zdalnie na serwer. Więc klikam Download RDP, tutaj pojawia się okienko, możemy to otworzyć albo zapisać. Powiedzmy, że ja zapiszę, otworzę, klikam Podłącz. I teraz standardowa procedura, jeżeli chodzi o logowanie. Tworzony jest profil i mamy maszynę. 4 GB RAM-u i 2 rdzenia. Chcę teraz zainstalować IIS-a. Można to zrobić oczywiście Manage at Rules, natomiast ja chciałbym to zrobić z poziomu PowerShell'a przy pomocy jednego polecenia, więc uruchamiam konsolę PowerShell na zdalnym serwerze. Klikam Run as Administrator i przy użyciu polecenia Install Windows Feature będę dodawał web serwer razem z narzędziami do zarządzania. Rozpoczyna się instalacja, która chwilę potrwa. Powrócę, gdy wszystko będzie gotowe. I po dłuższej chwili mamy informację, że stan instalacji jest success, nie potrzebujemy restartu i na wyjściu mamy success, więc teoretycznie IIS powinien działać. Więc powrócę do konsoli, do portalu Microsoft Azure, skopiuję adres IP publiczny na drugiej zakładce przeglądarki, uruchomię. Więc jak widzisz, IIS został zainstalowany, pochodzi z maszyny wirtualnej, o czym świadczy adres. Oczywiście, jeżeli będzie konieczność, zawsze można taką maszynę skonfigurować, IIS-a zainstalować stosunkowo szybko i dalej działać z tym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie przydatna, może trochę przydługa, natomiast chciałem pokazać w miarę dokładnie wszystkie opcje, które są w trakcie konfiguracji maszyny wirtualnej do wykonania. Koniec chciałbym jak zwykle podziękować za obejrzenie. Mam nadzieję, że wiedza będzie przydatna i zapraszam na kolejną, w której przedstawię konfigurację Web App. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy i jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.